Siema, słuchajcie, sytuacja jest mega niesamowita i to jest po prostu coś, co nie sądziłem w ogóle, że się coś takiego zdarzy. Na początku myślałem, że to jest żart. Słuchajcie, mamy taki formularz internetowy i tam się zgłasza naprawę i w ogóle, no wiadomo, są różne nazwiska. Ale słuchajcie, pewnego razu wchodzę sobie i co patrzę? Patrzę na nasz program serwisowy i kto dał nam telefon do naprawy? Robert Lewandowski. Ten Robert Lewandowski. Na początku myślałem, że to są jaja. Ale słuchajcie, właśnie przed sobą mam telefon i list od samego Roberta Lewandowskiego. I po prostu muszę nagrać film o tym, bo to jest po prostu... To po prostu niemożliwe, że to się stało. I słuchajcie, ja wam go przeczytam i zobaczycie, co tutaj do nas Robert napisał. Naprawdę, naprawa będzie prosta w teorii. Jestem tak podekscytowany, że po prostu nie wiem w ogóle, jak się do tego zabrać. Słuchajcie, czytam. Do Łukasza z YouTube. Łukasz, wysyłam ci Ani iPhone do zmiany wyświetlacza, bo zalała go ostatnio musem bananowym z czarnuszką. Nie wnikam, jak to zrobiła. Robiły wcześniej ten telefon jakieś paproki z Barcelony, ale pogubili śrubki. I prośba, dołóż je od siebie. Zajebiście, paproki z Barcelony. Turbo ważne są dane na telefonie. Postaraj się, aby je zachować. Widziałem twoje filmy na YouTubie, robisz dobrą robotę i te zbiórki na dzieciaki, super sprawa, powodzenia z naprawą. Super, dzięki, fajnie, że jestem dostrzeżony, bardzo się cieszę. PS. Do paczki dorzucam koszulkę i piłkę. Kibicuj nam w meczu z Czechami i Albanią. Okej, dobra, będę kibicował. Ja nie chciała nowe szkiełko na przód, dorzuć jej. Robert. Nie ma problemu i słuchajcie, zobaczcie, co jest. Piła. Co prawda nie ta z Kataru, ale jest piłka z autografem od Roberta. To jest jeszcze czat. Po prostu musicie to zobaczyć. Koszula. Dziewiąteczka od Roberta i ja po prostu w nią wskakuję i tą naprawę robimy w koszulce. Przebieramy się. Jestem w stroju Roberta, także naprawa na pewno pójdzie dobrze, ale słuchajcie, tak mnie korci. Tutaj sobie popykać tu. Pamiętam te lata młodości, jak tu się w gałę grało. Może chwilę sobie pogramy, mamy tyle miejsca, tak wielki serwis jest. Słuchajcie, pokażę wam swoje umiejętności. Popatrzcie, jak sobie odbijam piłeczkę. Wracamy do pokoju, wrócę kapkując. Jebra! O fuck! Nie, tylko nie ten, nie, czemu? Łukasz, weź się garść. Zaraz zobaczymy, co się uda się z tym zrobić. Na pewno nic się wielkiego nie stało. Ty jesteś, Łukasz, pojebany po prostu. Grać w piłkę, w serwisie. No kto tak robi? Dobra, nie wygląda to źle, słuchajcie. Wyświetlacz i tak był do zmiany, to się nikt nie szczai. Tył, gorsze się robiło. Wcale nie wygląda tak źle, bo takich rzeczy to ja jeszcze w czasie nagrywania nie miałem. I weź teraz tego nie nagraj, to powiedzą, że wszystko ustawiam. Odpalimy go na zasilaczu laboratoryjnym, sprawdzę tylko, czy odpala. No łapy mi się tak trzęsą, po prostu jak pojebane. Nie, będzie dobrze. Nie ma bata, żeby tu się coś stało. Cóż mogło się stać z tym telefonem? Fuck. Nie. No jak? Czemu? Jak to się stało? Złamana kość nad. Fuck. Dzisiaj ja tego nad nie pokleję, nie zrobię żadnego słapa, nic nie zrobię. Były tu ważne dane, czy nie było ważnych danych? Poczekaj. Przypomnij sobie. Bardzo ważne na telefonie są turbo ważne dane. Kurwa. Nie, połamany jest. Ja pierdolę. Nic z tego nie będzie. Zniszczyłem telefon Robertowi Lewandowskiemu. Tak, temu Robertowi Lewandowskiemu. Zrobiłem to na wizji, nagrywając materiał. Fuck, Łukasz, ty debilu. Pierdolę, nie będę więcej robił tych telefonów. Nie ma co kłamać, bo to nic nie da. To po prostu się stało. To wszystko wina jest tej piłki. Po chuja ta piłka była w tej paczce. Dobra, dzwonię do Lewego. Ale jazda. Co to znowu? Kto to znowu dzwoni do mnie? Halo? Panie Robercie, Łukasz Warszawa z tej strony. No siema, Łukasz. Jak tam? Panie Robercie, mam problem. O co chodzi? Poniosło mnie i przez przypadek zniszczyłem panu płytę główną. Tak, w tym telefonie. Czy da się odzyskać dane? Szczerze mówiąc, nie da się. Ale jak to nie ma danych? Łukasz, słuchaj, możemy sobie mówić po imieniu? Tak. Możemy być na ty, jasne. Łukasz, bardzo mi miło. Okej, super. Stary, robisz zajebistą robotę, naprawdę, te YouTube, to wszystko. No, jesteś genialny, ale jak to nie ma danych? Jak to zepsuł ta płyta? Stary, ty sobie nie zdajesz sprawy, co tu się będzie działo. Słuchaj, to jest telefon Anki. Ona całe ostatnie pół roku siedziała nad jakimś przepisem, rozumiesz? Kolejny przepis. Czarnuszka, aloes, bataty, kurwa!
Rozumiem, rozumiem. Przekładane mango, rozumiesz? I z dodatkiem jakieś... Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. A jeszcze przeprowadziliśmy się do Barcelony, z Monachium. Za gorąco. Do Mariki za daleko. Rozumiesz? I Prada za daleko. No po prostu nie jestem w stanie już tego przemawiać. Jeśli będę musiał jeszcze słyszeć, stary, o tym, że jej przepis przepadł, bo ja wysłałem telefon. Do Warszawy, do Polski. Nie chcę wiedzieć, co się stanie. Ja też nie chcę wiedzieć, co się stanie. Po prostu ja od tego uciekam. Masz to zrobić. Jak to zrobisz, nie wiem. Czekam na dobre wieści, a teraz siemaneczko, muszę kończyć, bo mi tutaj trening ucieka także. Siema, siema, no. Buziaczki, pa, 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 pa. Ale ma przejebane, chłopak. Robert? Mam przejebane. Chyba jest tylko jedno wyjście.